Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest dr Norbert Delestowicz, dyrektor Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydał i opracował Księgę Wójtowską miasta Jarocina. Są w niej zapiski z przełomu XVI i XVII wieku na temat naszego miasta. Stąd wizyta na moim kanale. Dziękuję, witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Udało się, bo umawialiśmy się na tą rozmowę od dłuższego czasu, ale w końcu się udało. Książka została wydana w ubiegłym roku. Za chwilę o niej porozmawiam, ale gdyby pan doktor mógł na początek opowiedzieć nam, czy uplastycznić to, jak wyglądał Jarocin w XV, XVI, XVII wieku. Gdybyśmy mieli opowiedzieć o mieście, nie o strukturze ludności, ale gdybyśmy mieli zdjęcie tego Jarocina, co by się na tym znajdowało? Myślę, że rynek. Na pewno rynek by się znajdował jako centralny punkt. Pewnie skarbczyk by był również. Myślę, że jakiś pałac właścicieli też by mógł się znaleźć. Kościół. Kościół świętego Marcina jak najbardziej. Akurat księga czasów, gdzie jeszcze radolińscy nie byli właścicielami miasta. Więc miasto było też podzielone pomiędzy różnych właścicieli, tak? Podzielone pomiędzy różnych właścicieli, dokładnie. I myślę, że było takie zdynamizowane jednak, że no, sporo się działo, ale Jarocin był dość jednak miastem małym. Można powiedzieć, że jest to centrum, o którym pan powiedział, i wokół tego centrum są małe domki, małe chatki. W większości to są gospodarstwa, rozumiem, no bo z tego żyli wtedy ludzie, rozumiem. Gospodarstwa rolne, ale także mieszczanie, rzemieślnicy, szewcy, krawcowie, więc i tutaj ten odsetek był też nie taki mały i to była w zasadzie, można powiedzieć, elita miasta, mieszkańców. A ilościowo to, tak można powiedzieć, ile osób mieszkało wówczas w Jarocinie, czy w podobnym mieście do Jarocina? Najczęściej to się oblicza na ilość domów, które są obecne jakby w mieście. No i Jarocin jest zaliczany do czwartej kategorii miast na tamten czas, więc tych mieszkańców no nie było dużo. Teraz tak z pamięci nie pamiętam, ale to mogło więcej być, myślę, że poniżej 1000. Coś tego. Miasto było często nawiedzane przez pożary, jakieś różne epidemie, więc to nie pomagało w takim rozwoju takim ciągłym. Mówił pan przed naszą rozmową o Środzie Wielkopolskiej, bo Środa Wielkopolska, można powiedzieć, że w tym rejonie wyróżniała się. Dlaczego? Środa Wielkopolska wyróżniała się, myślę, dlatego, że to było jednak miasto królewskie. Odbywały się tam sejmiki, a Jarocin z pobliskimi też miastami czy wioskami, to Jarocin był miastem prywatnym, właśnie w rękach osób, no, można powiedzieć, szlachetnych, osób wywodzących się ze szlachty. I taki był Jarocin. To było miasto prywatne już od czasów średniowiecznych i praktycznie utrzymał ten swój status do momentu ucieczki ostatniego Radolina w 1945 roku przed naporem Armii Czerwonej. On uciekł około 2 godziny przed ich wejściem do miasta. Wszystkie te rzeczy, o których pan mówi, one są wyszczególnione w publikacji, którą pan wydał. Jest to Księga Wójtowska miasta Jarocina. Najprostsze pytanie, czym była Księga Wójtowska? Księga Wójtowska była wynikiem działalności w mieście ławy miejskiej, na którą składali się, którą tworzyli wójt. W Jarocinie był także landwójt oraz kilku ławników. Zazwyczaj od 7 do 9 tych ławników było w mieście.
I księga była właśnie wynikiem ich działalności tej ławy. Czyli właśnie mieszczanie zwracali się do ławników, do wójta ze swoimi jakby sprawami i dla lepszego uwierzytelnienia danej sprawy no, prosili o wniesienie jej do księgi, o zapisanie. Właśnie wtedy pisarz lub jeden z ławników, ale podejrzewam, że pisarz, no, nanosił właśnie taką sprawę do księgi. I to, co możemy teraz przeczytać o księdze wójtowskiej, no to są właśnie te sprawy, które zajmowali się mieszczanie. No i to też nie każda sprawa została zapisana do księgi, bo to też było spowodowane, należało wnieść opłatę. I jeżeli kogoś nie było stać, no to podejrzewam, że no nie została zapisana, ale ona przez to nie była jakby, nie miała mniejszego znaczenia prawnego. O tych sprawach za chwilę porozmawiamy, ale mówimy o księdze i podejrzewam, że ktoś, kto nas słucha, myśli sobie, że jest to po prostu gruba książka, która jest bardzo, bardzo bogato oprawiona, a pana wydanie jest dosyć ubogie. Ja rozumiem, że pan wyciągnął esencję z tej księgi, ale tak naprawdę ta księga, która jest dzisiaj na stanie biblioteki, ona jak wygląda? Ta księga jarocińska jest niewielkich rozmiarów i praktycznie to, co czytelnik ma w rękach, to jest jeden do jednego. To jest przepisane jeden do jednego, tam nie ma żadnych skrótów wprowadzonych. Nawet jeżeli w księdze są skreślenia, no to starałem się to również oddać w opracowaniu i ten tekst jest także zaznaczony jako skreślony. I ona w bibliotece jest niewielkich rozmiarów, tych kart jest około 90 kilka. Z czego parę jest niezapisanych, stanowi jakby taką warstwę ochronną tej księgi, bo najprawdopodobniej jak była ona spisywana i sporządzana, to luźne kartki odkładano do szafy, powiedzmy, gdzie to też pokazuje i najprawdopodobniej nie była oprawa, nie było oprawy. Ta oprawa księgi jest XIX-wieczna, tektura obleczona płótnem i pierwsza karta, która jest widoczna, ona jest taka szczerniała, co pokazuje, że no musiała przez jakiś czas leżeć i nic na niej nic ją nie przykrywało. Ale oczywiście księgi są różnych rozmiarów. To akurat jest wyjątek, można powiedzieć, że no wyjątek, nie wyjątek, ale ta jest akurat niewielkich rozmiarów. Ale no oczywiście zdarzają się księgi no na wiele set stron. Czasami wydawa, a im większe miasto, tym też większa księga, to też czasami ława miejska prowadziła kilka ksiąg naraz. To też jest charakterystyczne dla większych miast, gdzie na przykład prowadzono osobno księgę testamentów i dla różnych spraw, aby po prostu łatwiej można było później to odnaleźć. Swoją drogą to jest bardzo fascynujące, że po tylu set latach jeszcze ta księga się zachowała. To jest również praca wielu, wielu pokoleń. No, Jarocin akurat nie ma tego szczęścia, bo tych ksiąg zachowało się w zasadzie niewiele. O wiele lepszym tutaj położeniu jest Pleszew, sąsiednie miasto Jarocina. Które ma swoje księgi aż od czasów średniowiecznych, więc tamta dokumentacja na temat miasta jest znacznie bogatsza. I już pod koniec XVIII wieku są zapisy, gdzie w źródłach historycznych w Jarocinie napisano, że z powodu pożaru utracono wcześniejsze źródła dotyczące miasta, dotyczące lokacji Jarocina. A także II wojna światowa spowodowała duże straty dla Jarocina w trakcie w zasobie tych ksiąg miejskich, ponieważ było ich przed II wojną światową znacznie więcej niż obecnie zachowanych. To niestety jest najprawdopodobniej niepowetowana strata. Tak, ta grabież to jest widoczna w wielu, wielu miastach, nie tylko w Wielkopolsce, ale też w całej Polsce. Zresztą pan doktor dobrze wie, jeżdżąc na przykład po muzeach czy zamkach, pałacach, no to widać jednak jak jest ubogo właśnie z powodu między innymi wojny. Gdybyśmy mieli powiedzieć, co posiadał przeciętny mieszkaniec Jarocina, jak wyglądało to przeciętne gospodarstwo?
Wydaje mi się, że przeciętny mieszczanin Jarocina posiada długi. To jest charakterystyczne w zasadzie, jak się czyta. To się nie zmieniło, to się nie zmieniło. Można tak powiedzieć, że to się nie zmieniło, ale charakterystyczne dla tych mieszkań, tak, przynajmniej taki obraz wyłania się z tych kilkudziesięciu zapisek, że posiadali długi, ale także wierzytelności u innych osób, więc po prostu ci ludzie chyba się zadłużali na potęgę i przy spisywanych testamentach to było idealnie wyszczególnione. Każdy wiedział, kto, u kogo, co i ile pieniędzy był dłużny. Ale zadłużali się, bo nie mieli pieniędzy na życie, czy po prostu chcieli żyć ponad stan? No, mi odpowiedzieć na takie pytanie. Wydaje mi się, że chyba nie chodziło o życie ponad stan. Bardziej taka proza codziennego życia mogła to otwierać, że to też jest takie, że najprawdopodobniej, bo te sumy nie są aż takie duże, więc że pożyczyłem, tam wykonam jakiś przedmiot, sprzedam to, oddam i jasne, to czasami są narzekania, że tam po wielu latach ktoś nie oddaje pieniędzy i to też się zdarzało, ale bardziej to są takie, tak podejrzewam, że jak jeszcze może w czasach komunistycznych to się tam robiło za flachę czy coś takiego, więc tu może być, wydaje mi się, trochę podobne na takiej zasadzie. Więc niewątpliwie mieszczanie mieli długi, ale te domki z tych testamentów da się zauważyć, że te przedmioty, które oni posiadali, to były jednak rzeczy cenne, to przechodziły z pokolenia na pokolenie i to też na przykład były przedmioty do wykonywania danego zawodu. To właśnie na przykład ojciec przekazywał synowi, matka przekazywała suknię, pościel, poduszki, garnki. To wszystko było ważne i to nie traciło jakby, nie miało gwarancji. Było funkcjonalne, to praktycznie z pokolenia na pokolenie, nie wiem, czy akurat identycznie te same garnki, trwały przez na przykład jak długi okres. Ale to jest zauważalne, że te przedmioty przechodzą dalej. Czy wójt w takim razie miał prawo egzekwować, czy rozstrzygać, czy faktycznie ktoś komu, kto jeden drugiemu jest winny pieniądze? Czy on był jakimś takim sędzią, czy to po prostu był taki zapis i nic więcej? Wójt mógł rozstrzygać, jak najbardziej ława miała kompetencje rozstrzygania sporów ale najczęściej, oczywiście i w księdze są też zapisywane ugody, że się mieszczanie ugodzili, też właśnie przed ławą miejską i przed wójtem załatwiane, jeżeli spór już był tak, można powiedzieć, na ostrzu noża, więc jak najbardziej mógł. Jak mówię, próbowałem przeczytać ją do końca, aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że jest napisana karkołownym językiem, na którym bardzo mocno trzeba się skupić. Pierwsze moje pytanie, dlaczego w ogóle zdecydował się Pan właśnie wydać tę publikację, a drugie, jak długo spędził Pan na odczytywaniu tych zapisów? Jak to wyglądało od kuchni? Zdecydowałem się z jednej strony dlatego, że to jest niezwykle ważne źródło dla historii miasta Jarocina, z którym jestem związany praktycznie od urodzenia aż do dzisiaj. Z drugiej strony było to niewątpliwie bardzo takie bardzo twórcze pod względem naukowym, bo jednak pozwoliło mi zagłębić się w edytorstwo źródeł historycznych. Ale także tutaj historia i miasta Jarocina i samej księgi jest niezwykle pasjonująca. Ten język jest trudny, można powiedzieć, że nawet dla osoby nieobeznanej z tym językiem to on jest bardzo trudny. W publikacji starałem się te trudniejsze wyrazy i słowniczek dołączyć, ale niewątpliwie należy się przyzwyczaić. I mogę zapewnić, że po którymś razie, jak się przeczyta publikację, to da się, albo przynajmniej wydaje się, że da się zrozumieć lepiej tekst księgi. I ta schematyczność tych zapisów powoduje, że te sprawy, one są powtarzalne. No właśnie, tak.
Tak. A właśnie jedna ciekawostka, o której pan mógłby powiedzieć. Co pana zaskoczyło właśnie badając ten temat? No, takie ciekawostki, które mnie tak zaskoczyły i pokazały, że jednak ludzie no, nie zmieniają się, to jest wydziedziczenie z majątku przez to, że nie zajmowali się tym testorem. Czyli no, to pokazuje, że to dzisiaj też myślę, że to się spotyka, że dzieci są wydziedziczone przez rodziców czy w innych różnych konfiguracjach przez to, że ktoś kogoś zaniedba i tamta strona poczuje się, że jednak nie należy się ten przekazanie tego majątku, to myślę, że to jest bardzo takie no, bliskie nam i znane. No niewątpliwie jest z takich ciekawostek, które ciekawostek, ale takich, gdzie czytając księgę można uśmiechnąć się pod nosem, ponieważ no, czasami przydomki, przezwiska mieszczan są bardzo, bardzo śmieszne, niekiedy bardzo, niekiedy wulgarne, więc to widać, że wulgaryzmy no, nie zmieniły. No. Są także również używane w tamtym czasie, jak i dziś, chociaż no, wiadomo, że niekiedy one zmieniały swoje znaczenie i dzisiaj są bardziej wulgarne. I też trzeba zauważyć, że w tej książce wymieniony jest nie tylko Jarocin, bo bardzo dużo wpisów posiada nazwy miejscowości, które leżą około Jarocina, a nawet Nowe Miasto, które dzisiaj już nie należy do naszego powiatu czy do gminy, ale jest dużo, bo jest na przykład Cielcza, która jest dosyć często cytowana, prawda? Tak, to wskazuje, że te kontakty mieszczan jarocińskich no, były i też oddziaływanie ławy miejskiej na okoliczne wsi była istotna i tutaj było to centrum życia, można powiedzieć, dla okolicznych mieszkańców. To tak, jak najbardziej ten Jarocin odgrywał rolę, no, ale można powiedzieć, że ten okręg był taki promień 20 kilku kilometrów maksymalnie, chociaż gdzie to oddziaływanie było silne, chociaż kontakty sporadyczne były także i z Poznaniem, z Kaliszem, więc tutaj ten oddziaływanie, znaczy kontakty mieszczan z innymi ośrodkami no, były także odleglejsze, ale już ta ława nie miała jakby takich prerogatów. Ja też o to odległości się pytam, bo jestem właśnie świeżo po lekturze biografii Mikołaja Kopernika, który zresztą nowość wydawnicza, to tam się opisuje właśnie te odległości, które trzeba było pokonać nawet kilka dni, prawda, z miasta do miasta i to było dosyć też niebezpieczne tutaj. Tutaj było bliżej trochę. Znaczy to zakon krzyżacki był pod tym kątem średniowieczu idealny, gdzie te zamki, grody były tak budowane, aby dany krzyżak mógł przejść w ciągu marszu, w ciągu jednego dnia z jednego zamku do drugiego. Tak. No i ta odległość jest właśnie oscylowana na tak około 25-30 kilometrów, że się pokona w jeden dzień, był wcześniej. No i to też pokazuje, że to ten Pleszew, Jarocin, Środa, Poznań, więc to te na tej linii to praktycznie tak to zostało odbudowane. Na koniec, proszę nam powiedzieć, jaki odzew miała właśnie pana publikacja? No, myślę, że niezły. Trochę tych książek się sprzedało. Była także promocja zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Jarocinie. Ale akurat no, to był lipiec czy czerwiec, więc było tak gorąco, że no, myślę, że trochę taki jesienny dzień mogłoby przyjść więcej ludzi, ale no, można być zadowolony. Myślę, jak na tak jednak trudny temat na początek, jeżeli ktoś zaczyna przygodę, to jest okej. Okay. Minusem tej książki jest to, że nie ma zdjęć. Nawet czarno-białych. Jest tylko jedna fotografia na okładce, pokazująca rękopis. Ale tak, zdjęcia niewątpliwie by mogły tutaj uatrakcyjnić. No tak, o tym też jak wyglądało miasto w średniowieczu, no to rysunki można znaleźć, prawda, w innych publikacjach albo w internecie, one się dużo, dużo nie różnią. Proszę powiedzieć, bo pan jest z Jarocina, tak? Tak, jestem z Jarocina. A to jakie osiedle? Osiedle 700-lecia.
Rozumiem, rozumiem. I z Jarocina do Poznania i dzisiaj w bibliotece i też między innymi zainteresowanie tą książką, o tym nie wiedziałem. Myślę, że akurat tam się tak stworzyło, że rozpoczynając pracę w bibliotece PTPN, wiedziałem, że jest tam rękopis Księgi Wójtowskiej z Jarocina, który został podarowany pod koniec XIX wieku przez jarocińskiego aptekarza. Ale tak nie po drodze było mi zajrzeć do tego rękopisu. No, a jak rozpocząłem pracę w bibliotece PTPN, no to no nie mogłem przejść obojętnie. Praktycznie pod nosem jest rękopis z Jarocina. Rozumiem, rozumiem. A są jeszcze jakieś karty historii do odkrycia w naszym mieście, czy to już jest koniec Pana zdaniem? Myślę, że jak najbardziej można jeszcze wnieść do Jarocina, szczególnie ten XVI-XVII wiek, to myślę, że jest jak najbardziej pole do popisu. Jeszcze dowiedzieć się właśnie o tych, jeszcze można by się dowiedzieć więcej o tych dziedzicach Jarocina, którzy byli przed Radolińskimi, o których wiemy troszkę mniej. I tu niewątpliwie księgi miejskie są i będą dobrym źródłem do poszukiwania, do przeprowadzania kwerendy na temat wiadomości poświęconych Jarocinowi, bo nie tylko księgi jarocińskie, ale także właśnie okolicznych miast, czy także większych ośrodków, no, mogą przynieść nowe informacje. Zachęćmy do pobrania tej książki, bo może to zrobić każdy. W internecie jest dostępna, także polecamy, prawda? W internecie jest dostępna, można ją kupić. Natomiast na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej jest dostępny rękopis, także można się pobawić i spróbować samemu odczytać, bo to jednak próba odczytania i takiej edycji źródłowej, no to jest też to pewnego swojego, jest to też interpretacja historyka, bo to jednak trzeba i współcześnie postawić kropkę, przecinek, więc no, czasami można dane zdanie inaczej interpretować niż wydawca. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tutaj oddaję szacunek, bo na pewno dużo pracy kosztowało wydanie tej książki, ale też innych, którym jest pan autorem. Także dziękuję bardzo za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów. Dziękuję za rozmowę i za zaproszenie. Dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia.